Chcemy przywitać Państwa w imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Banku BNP Paribas. To dzisiejsze webinarium będzie poprowadzone w ten sposób, że poświęcone będzie oczywiście rozliczeniom tarczy finansowej PFR 1.0 dla małych i średnich przedsiębiorstw. Będziecie Państwo mieć szansę również nie tylko posłuchaniu o tym, jak to będzie rozliczane, co będzie umarzane, będzie też sesja pytań i odpowiedzi, ale przed tą sesją pytań i odpowiedzi będzie możliwość usłyszenia, jak wypełniać formularze. Witamy bardzo serdecznie pana Bartłomieja Wąsewicza oraz pana Pawła Jaszewskiego z BNP Paribas. Dziękuję. Ja tak dwa słowa jeszcze z imieniu banku chciałem, że to jest taka nasza już tradycja, można powiedzieć, że przed każdym uruchomieniem tarczy finansowej czy poszczególnych etapów tarcz wraz z Państwem organizujemy dla naszych klientów dedykowane szkolenia, więc z tego miejsca chciałem Państwu podziękować za znalezienie czasu dla klientów naszego banku i oddaję Państwu głos. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To może też my się przedstawimy. Ja się nazywam Alina Nieplowicz. Tomasz Krygier. Tak, oboje reprezentujemy Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK, czyli firmę, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu pracowniczych planów kapitałowych, ale regularnie wspieramy Polski Fundusz Rozwoju, jeżeli chodzi o szkolenia z tarczy. Parę takich informacji jeszcze natury technicznej. Gdyby ktoś nas nie widział, nie słyszał, nie byłaby widoczna prezentacja, prosimy się wylogować, zmienić przeglądarkę na Chrome, Firefox, Opera czy Safari. W tym momencie czat jest wyłączony, ale czat będzie włączony na ostatnie 30 minut i będzie moderowany, ponieważ mamy bardzo wielu uczestników i bez moderacji byłby on ani dla nas nieczytelny, ani dla Państwa. Dzięki temu będą widoczne pytania, na które odpowiadamy, a jeżeli byłyby te same pytania zadane 20 czy 30 razy, to będzie ono wyświetlone tylko jako jedno pytanie. Prezentację również udostępnimy Państwu do pobrania, także będzie można do tej prezentacji wrócić. To chyba tyle, jeżeli chodzi o te kwestie organizacyjne. To zaczynajmy w takim razie. Proszę Państwa, rozliczenie tarczy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowaliśmy dla Państwa taką prezentację, w której w 5 krokach pokażemy, w jaki sposób to rozliczenie nastąpi. Na początek, proszę Państwa, w tym pierwszym kroku Polski Fundusz Rozwoju udostępni Państwu propozycję rozliczenia. Ta propozycja rozliczenia jest tak zwaną przedstępną propozycją, czyli tutaj jeszcze nie ma ostatecznej decyzji. Będzie to miało miejsce w bankowości elektronicznej banku i ta propozycja zostanie Państwu udostępniona najpóźniej na jeden dzień przed terminem na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej. Oczywiście tutaj też proszę zwrócić uwagę na to, że PFR może to zrobić wcześniej i zazwyczaj, przynajmniej tak koledzy z Polskiego Funduszu Rozwoju nas zapewniają, że będzie to nawet 10 dni przed tym terminem. Ta propozycja będzie przez ten czas jeszcze niemożliwa do edycji, to też proszę na to zwrócić uwagę. Dopiero ta możliwość edycji pojawi się w momencie, w którym przedsiębiorca będzie miał czas na złożenie tego oświadczenia o rozliczeniu. I tutaj mówimy o pierwszy dzień, to będzie po 12 miesiącach od dnia wypłaty subwencji finansowej. To będzie ten pierwszy dzień, w którym ta propozycja będzie mogła być edytowana, bo też od razu Państwu powiem, będziecie mogli Państwo tą propozycję edytować, zmieniać to zapisy w tej edycji, w tej propozycji. I czas na zatwierdzenie tej propozycji macie Państwo w przeciągu 10 dni roboczych. Tu też ważne, że 10 dni roboczych, więc też nie należy się z tym spieszyć, ale też nie należy tego odkładać na ostatni dzień po to, żeby ewentualnie też przeanalizować tą propozycję, wprowadzić zmiany, jeżeli będą konieczne i dopiero wtedy zatwierdzić ją. Zatwierdzamy przy użyciu bankowych narzędzi autoryzacyjnych. Po tym terminie, po ostatnim dniu na podpisanie tego oświadczenia, PFR ma 15 dni roboczych na wydanie ostatecznej decyzji o rozliczeniu subwencji. Proszę Państwa, w tej decyzji otrzymacie Państwo informację, czy subwencja i w jakiej wysokości została umorzona, czy może została umorzona w całości, bo część przedsiębiorstw będzie mogło skorzystać ze 100% umorzenia. Po tym także otrzymacie Państwo
też poprzez system bankowości elektronicznej, harmonogram spłaty. Harmonogram spłaty, oczywiście nie otrzymają go te przedsiębiorstwa, które będą miały stuprocentowe umorzenie. Także w sytuacji, jeżeli będzie wymóg zwrotu w 100% subwencji, też taki harmonogram spłat nie zostanie udostępniony przedsiębiorcy. No i jeszcze jedna sytuacja, w której nie będzie możliwe udostępnienie harmonogramu spłat, to sytuacja, gdzie PFR nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości subwencji do zwrotu. Ten proces może potrwać, może być elementem postępowania wyjaśniającego i ten harmonogram będzie dopiero po jakimś czasie mógł być udostępniony, po tym, kiedy PFR będzie w stanie zweryfikować i ustalić rzeczywistą wysokość subwencji, jaką przedsiębiorca będzie musiał spłacić. No i później piąty krok to już tak naprawdę spłata subwencji na podstawie harmonogramu. Ta spłata będzie się odbywała w 24 ratach. To już o tym też później Państwu dokładnie opowiemy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o przykłady, to tutaj mamy dla Państwa taki przykładowy terminarz. Oczywiście każdy z Państwa będzie musiał zweryfikować, kiedy otrzymał tą subwencję, bo tu dzień wypłaty subwencji jest istotny. Po roku, po 12 miesiącach, przed następnym tym dniem, który upłynie, otrzymacie Państwo tą propozycję. Czyli gdybyście Państwo otrzymali wypłatę subwencji 30 kwietnia, to przed 30 kwietnia 2021 roku będziecie Państwo mieli udostępnioną propozycję rozliczenia tej subwencji, a czas na złożenie oświadczenia o jej rozliczeniu będzie biegł od 30 kwietnia do 17 maja 2021 roku. 10 dni roboczych. Proszę zwrócić uwagę, to są dni robocze, mamy święta, różne dni wolne, więc też sprawdzić to należy w kalendarzu, które dni pod ten dzień roboczy są zaliczone. Proszę Państwa, jeżeli otrzymaliście Państwo na przykład 18 maja wypłatę subwencji, przed 18 maja tego roku będzie udostępniona ta propozycja rozliczenia i tu również 10 dni roboczych na to, aby złożyć oświadczenie o jej rozliczeniu. To samo w czerwcu, jeżeli ta subwencja byłaby wypłacona w czerwcu, przed 8 czerwca, bo tu mamy przykład 8 czerwca wypłata, przed 8 otrzymacie Państwo propozycję rozliczenia i od 8 czerwca do 22 będzie należało złożyć oświadczenie o rozliczeniu tej subwencji. Proszę Państwa, co należy zrobić? Tak jak już wspomniałem wcześniej, należy przeanalizować dokładnie propozycję dotyczącą tego rozliczenia. Jeżeli pojawią się jakieś rozbieżności, to będziemy prosili o to, żeby te rozbieżności wyjaśnić, dokonać korekty, bo macie Państwo do tego prawo, trzeba te dane poprawić, jeżeli są nieprawidłowe, więc tutaj będzie konieczność uzupełnienia tych danych. Ważny też jest element, ten czwarty punkt, strata gotówkowa na sprzedaży, ta skumulowana strata będzie wpisana zero, więc tutaj trzeba wypełnić to pole, zanim zatwierdzimy, bo w innym przypadku po prostu PFR przyjmie, że rzeczywiście nie było straty gotówkowej, więc tutaj to pole należy wypełnić. Też jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś rozbieżności dotyczące liczby osób zatrudnionych, to też należy wystosować do ZUS-u pismo z zapytaniem o te rozbieżności, z wyjaśnieniem. To też jest element ewentualnego późniejszego procesu postępowania wyjaśniającym, że Państwo podjęliście czynności, aby te rozbieżności wyjaśnić, bo tu będzie potrzeba w postępowaniu wyjaśniającym udokumentowania tego procesu. Jeżeli jesteście Państwo z grupy przedsiębiorstw, która ma prawo do umorzenia 100% subwencji, to będziecie Państwo zobowiązani do wypełnienia pola dotyczącego spadku przychodów ze sprzedaży. I proszę teraz zwrócić uwagę, to są różne pola. Skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży to jest co innego niż spadek przychodów ze sprzedaży. I tutaj ten spadek przychodów ze sprzedaży, za chwilę też powiem, jaki jest wymagany, aby otrzymać to 100% umorzenie. Także trzeba zweryfikować kod PKD, jest to jeden z 54 kodów, które uprawniają do tej 100%
kwoty umorzenia, więc trzeba zweryfikować, sprawdzić, czy jest poprawny ten kod. Następnie trzeba takie oświadczenie zatwierdzić z wykorzystaniem kodów z bankowości elektronicznej i proszę pamiętać o tym, że zatwierdzenie i wysłanie tego do PFR uniemożliwia dalszą korektę tego oświadczenia i na tej podstawie Polski Fundusz Rozwoju wyda tą ostateczną decyzję o wysokości umorzenia bądź całkowitym umorzeniu tej subwencji. Proszę Państwa, to co już też powiedziałem, jeżeli będziecie Państwo chcieli zakwestionować wysokość subwencji, to jest to możliwe. Mówimy o wysokości zwrotu tej subwencji oczywiście, to jest to możliwe w toku postępowania wyjaśniającego, czyli w takiej sytuacji należy oczywiście to oświadczenie, które będzie przygotowane, tą propozycję skorygować, a także poczynić kroki w celu wyjaśnienia rozbieżności, czyli wystosować pismo do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego, by móc to później wykazać PFR-owi, że takie kroki zostały podjęte, no i na tej podstawie dokonać, chcieliście Państwo, korekty tej propozycji. Dlatego tutaj ważne, żeby te kroki zostały przez Państwa podjęte, zanim Państwo zatwierdzicie ostatecznie to oświadczenie. Oczywiście też od razu Państwa uspokoję, to nie jest tak, że w ciągu tych 10 dni roboczych będziecie Państwo musieli uzyskać decyzję z ZUS-u, z Urzędu Skarbowego, odpowiedź na swoje zapytanie. Chodzi o rozpoczęcie tego procesu, bo wiadomo, że w ciągu 10 dni Państwo tej informacji raczej z ZUS-u, tego odpowiedzi na pismo z ZUS-u czy z Urzędu Skarbowego nie otrzymacie. Natomiast korekta tego oświadczenia i zmiany w tym oświadczeniu, jeżeli je zatwierdzicie ze zmianami, to będą podstawą do tego, żeby takie postępowanie wyjaśniające móc rozpocząć. Natomiast też ważne, że jeżeli jeżeli przyjmiecie Państwo bez zmian to oświadczenie i zatwierdzicie je, to PFR przyjmie, że kwota jest bezsporna i później nie będzie można takiego postępowania wyjaśniającego uruchomić. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, o której chcemy przypomnieć, dotyczy dokumentów potwierdzających to, że osoba, która składała wniosek o subwencję, czyli wracamy rok wstecz, była do tego upoważniona. Część przedsiębiorców te dokumenty dostarczyło i te dokumenty są potwierdzone, natomiast są też przedsiębiorcy, którzy takich dokumentów nie dostarczyli lub dostarczyli je nieprawidłowo lub są one niekompletne. W takiej sytuacji, proszę Państwa, żeby móc kontynuować i żeby takie postępowanie wyjaśniające zostało uruchomione, należy dostarczyć takie dokumenty, będziecie Państwo mieli na to 14 dni roboczych i w takiej sytuacji dopiero otrzymacie Państwo decyzję o rozliczeniu. Brak dostarczenia tych dokumentów będzie powodował, że PFR wystąpi o zwrot subwencji w całości, czyli 100% będzie subwencji podlegało zwrotowi. Jeżeli natomiast dostarczyliście już Państwo dokumenty, ale one są niekompletne bądź nieprawidłowe, to czy decyzja o rozliczeniu i umorzeniu będzie wydana, natomiast będziecie Państwo również w dalszym ciągu mieli obowiązek uzupełnienia bądź skorygowania nieprawidłowości w ciągu 14 dni, tak aby decyzja była utrzymana, bądź w przypadku braku zmian, braku dostarczenia tych danych, braku korekty, no w takiej sytuacji znowu pojawi się konieczność zwrotu subwencji w całości. A więc proszę na to zwrócić uwagę, aby te dokumenty uzupełnić. Proszę Państwa, teraz na etapie rozliczania subwencji osoba, która będzie składała w imieniu beneficjenta oświadczenie o rozliczeniu, nie musi posiadać żadnego dokumentu potwierdzającego. Przyjmuje się, że ma ona uprawnienia do tego, jest traktowana jako osoba upoważniona. Oczywiście proszę też pamiętać o tym, że dokumenty potwierdzające upoważnienie mogą być weryfikowane na etapie kontroli przez PFR. Tutaj nie dołączamy żadnych dokumentów, natomiast oczywiście ta osoba powinna być do tego upoważniona, czyli nie może to zrobić osoba bez upoważnienia, ale tu już dokumenty żadne nie są wymagane, ani akt notarialny,
ani kwalifikowany podpis elektroniczny nie są wymagane na etapie rozliczania. Ta osoba po prostu oświadcza, że jest do tego upoważniona, a w przypadku ewentualnej kontroli trzeba będzie takie dokumenty przedstawić. Proszę Państwa, cały proces odbywa się w bankowości elektronicznej. Zarówno udostępnienie propozycji rozliczenia, jak i edycja danych, jak i złożenie tego oświadczenia o rozliczeniu, późniejsza decyzja ostateczna PFR o rozliczeniu subwencji i także udostępnienie harmonogramu spłat będzie komunikowane poprzez system bankowości elektronicznej i to rozliczenie musi nastąpić w tym samym banku, w którym składany był wniosek. Co w sytuacji, jeżeli przedsiębiorca rozwiązał umowę o prowadzenie rachunku? W takiej sytuacji musi się liczyć z tym, że może być zobowiązany do 100% zwrotu otrzymanej subwencji, ale uwaga, jest rozwiązanie na ten problem, mianowicie odnowienie relacji z bankiem, czyli założenie ponownie rachunku bankowego wraz z usługą bankowości elektronicznej w tym banku, którym był składany wniosek o subwencję. Należy to zrobić przed tym terminem biegu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu. Niektóre banki też mają umożliwić to w późniejszym terminie, ale też trzeba pamiętać, że nie może być to później niż w ostatnim dniu, w którym mamy czas na złożenie oświadczenia o rozliczeniu. Później, jeżeli to nastąpi po tym terminie, no to subwencja będzie musiała być zwrócona w 100%, czyli niezależnie od kondycji firmy, niezależnie od możliwości, jeżeli to nie zostanie zrealizowane, to firma będzie musiała zwrócić subwencję w całości. Oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a teraz o zasadach ogólnych, czyli opowiem o tym, jaka kwota będzie podlegała umorzeniu, jaka zwrotowi, jak ją wyliczyć. I ten cały blok teraz jest poświęcony tym przedsiębiorcom, którzy nie będą mieli prawa do 100% umorzenia subwencji, ponieważ o warunkach, jakie trzeba łącznie spełnić, żeby mieć 100% subwencji umorzone, powiemy w dalszej części. Zatem teraz zaczynamy zasady ogólne. Jeżeli chodzi o beneficjentów, którzy zaprzestali prowadzenie działalności w każdym czasie przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji i przez to zaprzestanie prowadzenia działalności rozumie się też zawieszenie prowadzenia działalności, otwarcie likwidacji albo otwarcie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego. W takiej sytuacji trzeba będzie zwrócić 100% subwencji, czyli warunek kontynuowania działalności nieprzerwanie przez 12 miesięcy jest konieczny, żeby nie zwracać tej subwencji w 100%. Zasady są następujące. Te ogólne. 25% subwencji podlega zwrotowi. 25% subwencji będzie umorzone pod warunkiem kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia udzielenia subwencji. Następne 25% tego czy tej subwencji będzie zależało od utrzymania zatrudnienia. Jeżeli utrzymamy zatrudnienie, to 25% subwencji również będzie umorzone. Reguła jest następująca. Redukcja stanu zatrudnienia o 10% przełoży się na to, że 5% kwoty subwencji zamiast umorzenia będzie musiała być zwrócona. Czyli jeżeli okazałoby się, że zredukujemy zatrudnienie o 50% albo więcej, to te całe 25%, które potencjalnie mogłoby być umorzone, będzie do spłaty. Na przykładach liczbowych to Państwu pokażemy. I ostatnia ćwiartka, czyli ostatnie 25% tej subwencji zależy od wartości skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. Jeżeli skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży będzie odpowiadać 25% kwoty subwencji albo będzie wyższa niż te 25% kwoty subwencji, to znaczy, że te 25% będzie również podlegać umorzeniu. Najpierw skupimy się na zatrudnieniu. Ćwiartka 25% zależy od utrzymania zatrudnienia. Jak liczymy skalę redukcji tego zatrudnienia? Bierzemy średnią liczbę pracowników przez okres 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, który poprzedza datę zawarcia umowy subwencji i odnosimy to do średniej liczby pracowników z 2019 roku. Ale tą średnią z 2019 roku wyliczamy tak naprawdę na podstawie dwóch dat.
30 czerwca 2019 i 31 grudnia 2019. Więc najpierw, jak liczymy średnią liczbę pracowników przez 12 miesięcy? Po pierwsze, bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie stan zatrudnienia na koniec danego miesiąca. A pierwszym miesiącem, od którego zaczynamy liczyć, jest miesiąc, który poprzedzał datę zawarcia umowy subwencji. Nie uwzględniamy tych osób, które przebywają na urlopach bezpłatnych, ale przez pełny miesiąc kalendarzowy. Jeżeli umowa subwencji została zawarta 18 maja, to koniec miesiąca, który poprzedza datę zawarcia umowy subwencji, to jest 30 kwietnia. I od 30 kwietnia zaczniemy liczyć tą średnią ilość osób zatrudnionych. Czyli pierwszym miesiącem, który bierzemy pod uwagę, a tak naprawdę konkretnym dniem jest 30 kwietnia, następnie 31 maja 2020 i tak dalej. Ostatnim miesiącem do liczenia średniej będzie marzec 2021. I z tych 12 miesięcy, z ostatnich dni tych 12 miesięcy policzymy średnią. I odniesiemy ją do średniej zatrudnionych, do średniej liczby pracowników w 2019 roku. Nie musi to być liczba całkowita, tak? Możemy mieć na przykład części ułamkowe zatrudnienia. W tym przykładzie pokazujemy to na liczbach całkowitych, ale podkreślam, nie zawsze będzie to liczba całkowita, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych. Jeżeli na 30 kwietnia 2020 roku zatrudnialiśmy 30 osób, a od tego miesiąca zaczynamy liczyć, potem w kolejnych miesiącach 26, 21 i tak dalej, tak jak tu na przykładzie, to średnia z 12 miesięcy wyniesie w naszym przykładzie 15 osób. Żeby stwierdzić, czy mamy redukcję, czy nie zatrudnienia, musimy policzyć również średnią zatrudnienia w 2019, to jest ten mianownik, do którego odnosimy. 30 czerwca zatrudnialiśmy 15 osób, 31 grudnia 2019 25. Sumujemy, dzielimy przez 2, tak liczymy średnią. Średnia to 20 osób. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli średnia z 12 miesięcy była 15, a odnosiliśmy to do średniej z 2019, która wynosiła 20, to ten przedsiębiorca zredukował zatrudnienie i to od razu widać, patrząc na liczby, że zredukował je o 25%, no bo 15 do 20, 5 osób redukcji do 20 to jest 25%. Kolejna rzecz, która jest istotna, żeby określić tą redukcję stanu zatrudnienia, jak już wiemy, z jakich miesięcy liczymy średnią, jak już wiemy, że bierzemy pod uwagę jeden konkretny dzień, ostatni dzień miesiąca, to teraz jeszcze musimy wiedzieć, kogo uwzględniamy do liczenia stanu zatrudnienia. Uwzględniamy osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i te osoby przeliczamy na pełny wymiar czasu pracy, czyli osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień każdego z tych 12 miesięcy z kodami 110, 111, 125 i 126 będziemy przeliczać na pełny wymiar czasu pracy. Czyli jak miałam 3 osoby na pół etatu, to liczę 3 razy pół równa się 1,5. I do tego 1,5 dodam. Tych, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, ojcowskim, zgłoszone do ZUS-u z kodami 12, 40, 12, 11 i te osoby na tych urlopach zawsze policzę jako jeden etat. Niezależnie od tego, na jaką część etatu pracowały przed przejściem na urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy. I jeszcze do tego dodamy osoby współpracujące niezależnie od formy prawnej, jeżeli były zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy z tymi kodami, które Państwo widzicie tutaj na slajdzie. Jeżeli chodzi o pracownika młodocianego, który jest zgłoszony do ZUS-u z kodem 0120, to jeżeli w ZUS-ie jest wpisany wymiar czasu pracy tego pracownika, to policzymy według tego wymiaru, a jeżeli nie, to policzymy go jako jedynkę. I teraz, jeżeli ktoś przebywał przez 2 tygodnie w miesiącu na urlopie bezpłatnym, to go będziemy liczyć. Ale jeżeli przez cały miesiąc był na urlopie bezpłatnym, to nie będzie liczony do stanu zatrudnienia. Zwracam uwagę na ten slajd, jak pobierzecie Państwo prezentację, bo bardzo dużo pytań dotyczy tego, kogo liczymy. A kogo ja mam liczyć? A na zleceniu, a ze składką zdrowotną? Tutaj to wszystko jest wyjaśnione, kogo liczymy i kogo przeliczamy na pełny etat, a kogo nie. I jeszcze przykład do tego. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 4 osoby na umowę o pracę na cały etat, ale w tym jeden pracownik jest cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, to policzy 4 minus tą jedną osobę na urlopie bezpłatnym razy pełny etat, czyli 3,
wyjdą mu osoby. Jeżeli zatrudnia dodatkowo 3 osoby na pół etatu, to przemnoży 3 razy pół, doda do tego 1,5. Jeżeli jedną osobę na umowę o pracę zatrudnia na ćwierć etatu, to doda tą jedną razy ćwiartka, czyli 0,25. Ma jedną osobę na urlopie macierzyńskim, zawsze ją doda jako 1. Ma 3 zleceniobiorców, których zgłosił do ubezpieczeń społecznych, doda ich niezależnie od tego, ile godzin pracowali, zawsze jako 1 każdego z nich, czyli 3. I ma jeszcze 2 osoby na zlecenie, ale które są zgłoszone tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Ich nie policzy. Czyli jak sumujemy 3 plus 1,5 plus 0,25 plus 1 plus 3, okaże się, że średni stan zatrudnienia na ten na przykład konkretny dzień, na który to liczył, to jest 8,75. Nie średni, tylko stan zatrudnienia na ten konkretny dzień i tak policzy przez kolejne 12 miesięcy, sumuje i podzieli przez 12. Jeżeli już wiemy, jak policzyć skalę redukcji zatrudnienia, wiemy, czy mamy tą redukcję, czy nie. Jeżeli nie mamy redukcji, 25% podlega umorzeniu. Jeżeli mamy redukcję, to przy redukcji 10%, 5% będzie do zwrotu. Druga, kolejna ćwiartka zależy od tego, tej naszej subwencji, kolejne 25% zależy od wartości skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. I tutaj bardzo dużo pytań wcześniej było tego, dotyczyło tego, jak tą skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży liczyć. Od 28 kwietnia 2021 roku podlinkowany jest tutaj nowy regulamin, który dotyczy tarczy 1.0. I ten regulamin bardzo uprościł tą definicję skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży. Jak będzie ona liczona? W przypadku przedsiębiorstw, które mają księgi rachunkowe, czyli tworzą bilans, rachunek zysków i strat, będzie to odzwierciedlona w rachunku zysków i strat strata ze sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji. Czyli jeżeli prowadzimy księgi rachunkowe, czy niezależnie czy mamy ten rachunek zysków i strat zrobiony w wariancie kalkulacyjnym czy porównawczym, mamy konkretną pozycję w tym rachunku zysków i strat, strata ze sprzedaży i wyłączymy tylko i wyłącznie amortyzację bilansową. Tutaj nie mówimy o amortyzacji podatkowej, tylko tej, która jest ujęta w rachunku zysków i strat. Jeżeli ktoś ma księgę przychodów i rozchodów, to dla niego kwota straty gotówkowej na sprzedaży to jest kwota po prostu wykazanej straty. Tutaj nikt nie odejmuje żadnej amortyzacji. Wychodzę na stratę, to w ten sposób liczymy stratę gotówkową na sprzedaży. Jeżeli ktoś jest na karcie podatkowej lub na ryczałcie, czyli on nie robi żadnego zestawienia, nie będzie rachunku zysków i strat, nie będzie konkretnej pozycji straty, to w przypadku takich osób trzeba porównać przychody ze sprzedaży i sprawdzić, czy był odnotowany spadek przychodów na sprzedaży w porównaniu do przychodów z analogicznego okresu roku poprzedniego. Za chwilę na paru przykładach liczbowych to Państwu pokażemy. I teraz, żeby policzyć skumulowaną stratę na sprzedaży w okresie 12 miesięcy, to najpierw trzeba wyznaczyć ten pierwszy miesiąc, od którego tą skumulowaną stratę będziemy liczyć. I mamy dwie opcje. Opcję, którą może wybrać przedsiębiorca, pierwsza jest taka, że może liczyć od miesiąca, w którym odnotował stratę, nie wcześniej niż od marca, czyli pierwszym miesiącem, w którym odnotował stratę, jeżeli będzie marzec, może liczyć od marca, albo może wybrać drugą opcję, czyli zacząć liczyć tą skumulowaną stratę od miesiąca, w którym została udzielona subwencja. To jest do decyzji przedsiębiorcy. Czyli jeżeli miałam udzieloną subwencję w czerwcu na przykład, a mam już stratę gotówkową tak tutaj policzoną, jak pokazałam, wykazaną w marcu, to ja decyduję, czy zaczynam skumulowaną stratę liczyć od marca czy od czerwca. To jest decyzja przedsiębiorcy. I teraz przykład dla kogoś, kto prowadzi pełną rachunkowość. Ten przedsiębiorca zdecydował, że pierwszym miesiącem liczenia straty gotówkowej na sprzedaży będzie marzec 2020. Pierwsze co robi, to bierze rachunek zysków i strat i od tego marca 2020 musi sprawdzić, czy miał stratę ze sprzedaży, czy zysk. Może być zarówno strata, jak i zysk. Ma też określony koszt amortyzacji, tak, która jest wpisana w rachunku zysków i strat, czy w informacji dodatkowej. I teraz tak. Jeżeli
w tym konkretnym miesiącu, w którym zaczynam liczyć skumulowaną stratę. Miałam stratę na sprzedaży 130 tysięcy, a jednocześnie 10 tysięcy kosztów amortyzacji, to ta amortyzacja pomniejszy tą moją stratę, czyli moja strata nie będzie 130, tylko 120 tysięcy. Jeżeli miałam zysk 20 tysięcy, a amortyzacja 10 wynosiła, to ta amortyzacja zwiększy mój zysk, czyli mój wynik będzie lepszy o te 10 tysięcy, czyli będzie wynosił 30 tysięcy. Ten mój wynik zawsze się poprawi, czyli strata będzie mniejsza, a zysk większy o wartość amortyzacji. I teraz mamy w ten sposób wyznaczoną stratę gotówkową w każdym miesiącu. I teraz, żeby policzyć tą stratę skumulowaną, to niezależnie od tego, jak mamy ten rok obrachunkowy ustawiony, my musimy zacząć liczyć od tego miesiąca, który wybraliśmy jako pierwszy miesiąc do liczenia skumulowanej straty. Czyli jeżeli ja wybrałam marzec, mam wynik za marzec minus 120, a wynik za kwiecień minus 110, to skumulowana będzie strata 230 za te dwa miesiące. Jak dołożę stratę minus 90 w trzecim miesiącu, to skumulowana strata za trzy miesiące będzie 320 tysięcy. A jeżeli w czwartym miesiącu miałam 30 tysięcy zysku, to moja skumulowana strata, uwzględni ten zysk, będzie mniejsza, będzie 290 tysięcy i tak dalej. Zrobię to i w ostatnim miesiącu wyjdę na wynik skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży z tych 12 miesięcy. W naszym przykładzie wynosi ona 192 tysiące złotych. Jeżeli ktoś z Państwa jest na księdze przychodów i rozchodów, bardzo prosto, z każdego miesiąca wskażę stratę albo zysk. Alina, wyłącz. Halo, halo, bo chyba się wyłączyłaś. Nie słychać cię. Nie słychać cię cały czas. Nie wiem, coś jak wygląda, jakbyś coś przełączyła. W słuchawkach jest taki przełącznik. Zobacz, czy nie ten. I zobacz, tu masz. No. Halo, halo. Nie słychać cię. Musisz się przelogować, coś czuję. Już za moment wrócimy do Państwa. Prosimy o chwilę cierpliwości. Czy dalej mnie nie słychać? Teraz cię już słychać. O, bardzo się cieszę. Dobrze, proszę Państwa, to wracamy do tego przykładu kogoś, kto jest na ryczałcie. Jeżeli przedsiębiorca zdecydował, że zacznie liczyć stratę gotówkową od marca 2020, to będzie musiał od tego marca 2020 do lutego określić swoje przychody ze sprzedaży. W każdym miesiącu zsumujemy to, okaże się, że za 12 miesięcy przychody ze sprzedaży wyniosły 835 tysięcy. Żeby określić, czy miał stratę gotówkową na sprzedaży, czy też tej straty nie miał, musi to odnieść do przychodów ze sprzedaży z analogicznego okresu roku poprzedniego. Czyli będzie musiał zsumować przychody ze sprzedaży od marca 2019 do lutego 2020. Proszę zobaczyć, w naszym przykładzie one były w tym roku poprzedzającym wyższe, bo wynosiły 1 108 000 zł. Oznacza to, że ten przedsiębiorca ma rzeczywiście skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w kwocie 273 tysiące, bo od jego aktualnego wyniku 835 odejmuje te przychody ze sprzedaży 1 108 000. Jeżeli chodzi o 25% umorzenia, zależy ono od tego, czy przetrwamy, i tutaj chcieliśmy jeszcze raz podkreślić, że jeżeli utrzymaliśmy działalność w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej, czyli od decyzji, to będziemy mieć 25% subwencji umorzonej. Przez utrzymanie rozumiemy również niezawieszenie, nieotwarcie likwidacji, nieotwarcie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego. I teraz chciałabym podsumować to, o czym mówiłam, o tych warunkach ogólnych, czyli pokazać całościowy przykład, który uwzględnia zarówno redukcję zatrudnienia, jak i kwotę straty gotówkowej na sprzedaży. Założenia są następujące. Średni stan zatrudnienia w 2019 roku wynosił 20 osób. Oczywiście, przypominam, liczymy
ten stan w ten sposób, że sumujemy średnią z 30 czerwca 2019 i 31 grudnia 2019 roku. Wyszło nam 20 osób. Przedsiębiorca dostał 1 000 000 złotych subwencji. 250 tysięcy może być umorzone, jeżeli będzie kontynuował działalność przez 12 miesięcy. Kolejne 250 tysięcy będzie umorzone, jeżeli utrzyma zatrudnienie i kolejne 250 tysięcy będzie umorzone, jeżeli jego strata gotówkowa na sprzedaży będzie wynosiła 250 tysięcy bądź więcej. I teraz parę przykładów. Jeżeli policzyliśmy średnią liczbę pracowników w ciągu 12 miesięcy i okazało się, że mamy 24 bądź 20 pracowników, to znaczy, że nie było redukcji, bo odnosimy to do tej liczby 20 w 2019 roku. Jeżeli nie zredukowaliśmy stanu zatrudnienia, to 25% naszej subwencji, czyli 250 tysięcy, będzie z tego tytułu podlegało umorzeniu. Jeżeli nasza strata gotówkowa, policzona w taki sposób, jak przed chwilą mówiłam, wynosi 400, 300 czy 250 tysięcy, to znaczy, że pełne 25% naszej subwencji, czyli 250 tysięcy, będzie umorzone, bo kwota umorzenia, która wynika ze skumulowanej straty na sprzedaży, nie może być wyższa niż 25% subwencji, no i oczywiście nie może być też wyższa niż sama skumulowana strata. I przetrwaliśmy kolejne 250 tysięcy do umorzenia, czyli w tym przypadku, który widzicie Państwo w kolumnie pierwszej i drugiej, 750 tysięcy to jest kwota do umorzenia, 250 do spłaty. Jeżeli po policzeniu średniej liczby pracowników w ciągu 12 miesięcy okazało się, że ta średnia wynosi 15,6, nie musi to być przecież liczba całkowita, podajemy do dwóch miejsc po przecinku, to proszę Państwa, oznacza to, że zredukowaliśmy zatrudnienie o 22%, czyli kwota subwencji do zwrotu w związku z redukcją tego zatrudnienia odpowiada skali redukcji podzielonej przez 2. 22% przez 2 to jest 11%. 11% subwencji, czyli 11% od miliona, będzie wymagało zwrotu. Czyli 110 tysięcy będzie to zwrotu w związku z redukcją zatrudnienia, a pozostała część, czyli 250 tysięcy minus 110, czyli 140, będzie umorzoną kwotą. Przy stracie gotówkowej 250, również 250 do umorzenia, czyli w tym przypadku przetrwaliśmy, mamy stratę gotówkową 250 tysięcy, a umorzenie wynikające z redukcji zatrudnienia wynosi 140 tysięcy, 110 jest do zwrotu, czyli w tym przypadku 640 będzie kwotą umorzoną, a różnica 1 000 000 minus 640, czyli 360 to jest kwota do zwrotu. No i tak tutaj Państwo widzicie, jeżeli zredukowaliśmy zatrudnienie o 60%, o 50 bądź więcej, to całe 250 tysięcy oddajemy. Jeżeli nasza strata, skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży wynosiła 100 tysięcy, no to nie będzie 250 umarzane, tylko 100 umarzane. Przetrwaliśmy, mamy z tego tytułu umorzenie 250 tysięcy. Sumujemy 100 plus 100 plus 250. Tutaj chyba jest błąd, powinno być 450 kwota umorzona, tak, bo mamy skumulowana strata 100 plus 200, przepraszam, dobrze, 350 jest do umorzenia, 650 jest do spłaty. I teraz, ta kwota, która jest do spłaty, spłacana jest w 24 nieoprocentowanych ratach. 23 raty są równe, ta ostatnia jest wyrównująca i zaczynamy spłacać po upływie 13 miesięcy kalendarzowych od pierwszego pełnego miesiąca, który następuje po tym miesiącu, w którym wypłacono subwencję. I znowu przykład. Jeżeli wypłacono nam subwencję w maju 2020, to spłata rozpocznie się w lipcu 2021, konkretnie 25 lipca, a zakończy w czerwcu 2023 roku. Jeżeli wypłata subwencji miałaby miejsce w czerwcu, to rozpoczniemy spłatę w sierpniu, a zakończymy w lipcu 2023. Są przedsiębiorcy, którzy mimo tego, że kwota, która podlega zwrotowi, jest nieoprocentowana i rozłożona na 24 raty, chcą spłacić subwencję wcześniej. W całości albo w części chcą uwolnić na przykład limit pomocy publicznej. Jeżeli chcą to zrobić wcześniej, to oczywiście mają do tego prawo, ale muszą pamiętać o tym, żeby złożyć dyspozycję nadpłaty
bo bez dyspozycji nadpłaty bank nie dokona wcześniejszej spłaty. Ta dyspozycja nadpłaty powinna być złożona co najmniej miesiąc przed planowaną datą nadpłaty. Banki mogą wyznaczyć okres krótszy. I jeżeli chcemy coś nadpłacać, to kwota nadpłaty nie może być niższa niż dwukrotność raty, a w samej dyspozycji przedsiębiorca wskazuje, czy chce tą nadpłatą skrócić okres spłaty subwencji, czy też chce utrzymać ten okres spłaty, w związku z tym zmniejszyć wysokość pozostałych do spłaty rat, czy też wybiera inne opcje, jeżeli inne opcje będą udostępnione przez bank. Czyli podkreślamy, że jeżeli ktoś przeleje środki z takim zamiarem, żeby wcześniej spłacić całość albo część subwencji, ale nie złoży tej odpowiedniej dyspozycji, to nie będzie miał tej subwencji wcześniej spłaconej, bo środki będą na koncie dostępne i będą spłacać tą subwencję zgodnie z jej harmonogramem. Jeżeli zatem chcemy spłacić subwencję wcześniej, w całości, w części, składamy dyspozycję nadpłaty w banku z odpowiednim wyprzedzeniem i przelewamy środki. Brak dyspozycji to jest brak wcześniejszej spłaty. Jeszcze tutaj się cofnę, ponieważ no, nikt na razie tego nie zakłada, ale gdyby przedsiębiorca spóźniał się ze spłatą rat zgodnie z harmonogramem, to będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie. I w przypadku opóźnienia w spłacie, które będzie odpowiadać kwocie równowartości co najmniej dwóch rat, może to być podstawą do wypowiedzenia umowy przez PFR. A jeżeli umowę subwencji PFR wypowie, to przedsiębiorca będzie zobligowany zwrócić pozostałą kwotę subwencji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wypowiedzenia. Teraz, proszę Państwa, rozliczenia i umorzenia stuprocentowe, czyli proszę zwrócić uwagę, że zasady tego umorzenia są inne niż te, które są w zasadach ogólnych, które dotyczą wybranej części przedsiębiorców. Proszę Państwa, tutaj ważne jest to, że do umorzenia 100% subwencji muszą być spełnione wszystkie warunki tu wymienione łącznie, czyli nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej. To jest tak naprawdę ten sam warunek, który dotyczy i przedsiębiorców, którzy nie mają tego umorzenia, ale tutaj mamy kolejny ważny warunek. Przedsiębiorstwo nie może posiadać statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu artykułu numer 2 punkt 18 rozporządzenia pomocowego Komisji Europejskiej i ten status nie może być na dzień 31 grudnia 2019 roku. Kolejny ważny warunek to posiadanie kodu PKD i musi być on ujawniony w CEIDG lub w rejestrze przedsiębiorców, bądź też w REGON na dzień 31 grudnia 2019 roku i musi być to ten jeden z kodów, który uprawnia do 100% umorzenia, jeden z tych 54 kodów PKD. I ostatni warunek, który jest tu wymagany, to odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o minimum 30% w okresie wskazanym w regulaminie. Teraz, proszę Państwa, ważne, to jest spadek przychodów ze sprzedaży, a nie skumulowana strata, czyli to jest inny warunek niż ten z ogólnych warunków. Nie ma tutaj warunku utrzymania zatrudnienia, a więc też ten warunek tutaj nie jest wymagany, więc prosimy o to zwrócić na to uwagę. Proszę Państwa, 100% umorzenia jest możliwe także dla tych beneficjentów, którzy nie korzystali z tarczy finansowej PFR 2.0 pod warunkiem spełnienia tych wymogów, o których wcześniej tutaj Państwu mówiłem. Trzeba wskazać w oświadczeniu o rozliczeniu kod PKD, który uprawnia do tego umorzenia, pamiętając o tym, że musi być to działalność prowadzona i ujawniona w rejestrach na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz trzeba także podać wartość spadku przychodów ze sprzedaży. Te 54 kody, proszę Państwa, Państwo znajdziecie i w regulaminie, który jest tu podlinkowany, ten obowiązujący obecnie także wymienia te kody. Znajdziecie Państwo na stronie PFR SA, jest również w tej prezentacji, tą prezentację, tak jak mówiłem na początku, będzie Państwu udostępniona po zakończeniu tej sesji, będzie ją można pobrać, także ja tych kodów tutaj, pozwolicie Państwu, nie będę wymieniał, te kody będzie później można sprawdzić, czy one uprawniają do tej pełnej
stuprocentowej wartości umorzenia subwencji. Proszę Państwa, drugi warunek ważny to odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o minimum 30% w wybranym przez przedsiębiorcę okresie. Tutaj są do wyboru dwa okresy i to przedsiębiorca decyduje, który okres wybiera. Może to być okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku, bądź też może być to okres między 1 października 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Proszę Państwa, co się Państwu po prostu bardziej opłaca? Przy czym tutaj trzeba wykazać to 30% minimum, czy wykażemy 30, czy wykażemy 50, nie ma już znaczenia, jeśli chodzi o umorzenie. Także trzeba po prostu sprawdzić, w którym okresie mamy i ten okres wskazać i wpisać do oświadczenia. Proszę Państwa, sposób wykazywania spadku przychodów ze sprzedaży no jest zależny po prostu od tego, w jaki sposób Państwo się rozliczacie. Czy jesteście czynnymi podatnikami VAT? Jeżeli tak, to wykazujecie wartość sprzedaży towarów i usług z deklaracji VAT 7M lub VAT 7K, jeżeli rozliczacie się Państwo kwartalnie. Jeżeli jesteście czynnymi podatnikami VAT, ale wystawiacie faktury VAT marża, bądź rozliczacie się Państwo kasowo, bądź jesteście Państwo zwolnieni przedmiotowo lub nie jesteście podatnikami VAT, bo jesteście zwolnieni podmiotowo, czy też rozliczacie się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wtedy przychód określacie na podstawie zaliczek na podatek CIT lub PIT, czyli tu zgodnie w rozumieniu ustawy PIT lub ustawy CIT. Jeżeli Państwo nie jesteście podatnikami VAT, korzystacie z karty podatkowej, to ten spadek przychodów oceniacie na podstawie kwot wyliczonych, na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Proszę Państwa, dużo jest o to pytań. Dzisiaj musimy powiedzieć jasno, że nie znamy jeszcze ostatecznego stanowiska Ministerstwa Finansów w kwestii opodatkowania umorzonej części subwencji, czyli dzisiaj, na dzień dzisiejszy stan prawny jest taki, że umorzenie części subwencji bądź całości stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie, no i wiąże się oczywiście z naliczeniem i odprowadzeniem podatku od tej kwoty. Ta możliwość zwolnienia częściowego bądź całości z podatku jest analizowana, jest w fazie dalszej konsultacji. W związku z tym prosimy o śledzenie komunikatów, jakie będą się pojawiały na stronie PFR SA i tam będzie ta informacja na pewno zamieszczona, jak tylko Ministerstwo Finansów taki komunikat wyda. Proszę Państwa, kolejny krok i ważny element, który jest związany z rozliczeniem, to postępowanie wyjaśniające. Oczywiście nie zakładamy, że wszyscy Państwo będziecie to postępowanie wyjaśniające przeprowadzali, bo będzie pewnie dotyczyło raczej niewielkiej liczby przedsiębiorców. Natomiast na co trzeba zwrócić uwagę? Nie możecie Państwo rozpocząć tego postępowania wyjaśniającego, zanim PFR nie wyda decyzji o umorzeniu subwencji. Czyli najpierw musicie Państwo otrzymać decyzję. Całe postępowanie wyjaśniające też będzie prowadzone za pośrednictwem banku, czyli bankowość elektroniczna w dalszym ciągu tutaj jest konieczna do tego, żeby takie postępowanie móc przeprowadzić. Też ważny element, na co zwracamy uwagę, rozpoczęcie takiego postępowania nie powoduje, że przedsiębiorca nie ma obowiązku spłacania rat subwencji. Tutaj prosimy o to, żeby spłacać tą subwencję w razie uznania roszczeń w ramach postępowania wyjaśniającego. Te spłaty albo zostaną skorygowane, albo zwrócone, jeżeli na przykład będzie to zwrot 100% subwencji. Ważnym też elementem, i na to zwracamy uwagę, jeżeli zaakceptujecie Państwo propozycję złożoną Państwu przez PFR bez naniesienia jakichkolwiek zmian w tej propozycji, czyli zaakceptujecie tą propozycję, którą Państwo otrzymacie pierwotnie, to PFR
uważa, że kwota zwrotu jest bezsporna i w takiej sytuacji nie ma możliwości uruchomienia postępowania wyjaśniającego. Także proszę zwrócić uwagę na to, że aby rozpocząć postępowanie wyjaśniające, macie Państwo 10 dni roboczych od momentu udostępnienia Państwu przez PFR ostatecznej decyzji o wysokości zwrotu subwencji finansowej. W ramach tego postępowania oczywiście przedsiębiorca będzie mógł zapytać PFR o różnice, jakie zostały wykazane w systemach i jakie są te różnice, to będzie musiało być wykazane przez przedsiębiorcę, czyli te różnice pomiędzy decyzją a tym, co przedsiębiorca sam w własnym zakresie wyliczył, z czym zwrócił się, także proszę zwrócić uwagę na to, też Państwu na początku o tym mówiłem, żeby z pismami do odpowiednich organów się zwrócić o wyjaśnienie, dlaczego to są różnice, dlaczego PFR ma inne dane niż te, którymi my dysponujemy. No i w takiej sytuacji oczywiście możecie Państwo to postępowanie wyjaśniające uruchomić. Także może być sytuacja, w której PFR nie ma możliwości ustalenia wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. No i wtedy też będzie konieczne uruchomienie postępowania wyjaśniającego, mającego na celu wyjaśnienie tej sytuacji. Proszę Państwa, na co chcemy jeszcze zwrócić bardzo mocno uwagę, mianowicie sytuacja, w której, która może się pojawić, konieczność zwrotu 100% subwencji będzie miała wtedy, kiedy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o rozliczeniu subwencji i nie przekazał taki przedsiębiorca do banku dokumentów poświadczających umocowanie osoby upoważnionej do zawarcia subwencji finansowej, czyli to, na co zwracaliśmy na początku Państwu uwagę. Brak dostarczenia takich dokumentów powoduje, że PFR wypowiada umowę i subwencja podlega zwrotowi w całości. Druga taka sytuacja to, jeżeli byliście Państwo zobligowani do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy w ramach oświadczenia, bo to jest oświadczenie o rozliczeniu, potwierdzić oświadczeniem, że taka rezydencja została przeniesiona, jeżeli oczywiście jest to wymagane. Jeżeli tego nie zrobiono, to tu również subwencja podlega zwrotowi w całości. Również jeżeli przedsiębiorca naruszył inne warunki programowe niż te, które wskazane powyżej, a pociągają one za sobą konieczność zwrotu subwencji, w takiej sytuacji też ta subwencja będzie podlegała zwrotowi w całości. Proszę Państwa, bardzo ważne, żeby cały czas być w kontakcie z bankiem, czyli sprawdzać komunikaty w bankowości elektronicznej, bo tak jak mówiliśmy, cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem banku. Tutaj też możecie Państwo, jeżeli będziecie mieli pytania, zwracać się z tymi pytaniami na infolinię PFR. Jest czynna od poniedziałku do piątku od 8 do 17, numer 800 800 120. Tam można zadawać wszelkie pytania dotyczące rozliczenia tarczy finansowej PFR 1.0. Na stronie PFR będzie również plik, już jest podwieszony taki plik z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami na nie, ten plik Q&A tak zwany, można go śledzić, bo on będzie uzupełniany na bieżąco. Tutaj w prezentacji również jest link do pobrania, więc będziecie Państwo mogli również za pośrednictwem tej prezentacji skorzystać z linku do tych pytań i odpowiedzi. Proszę Państwa, na początku Alina powiedziała, że jesteśmy przedstawicielami spółki PFR Portal PPK, która ma za zadanie przede wszystkim prowadzić szkolenia dotyczące pracowniczych planów kapitałowych i tym się zajmujemy na co dzień. Natomiast dzisiaj też chcielibyśmy Państwu przypomnieć o terminach, bo pewnie tutaj wśród tej grupy przedsiębiorców słuchających są firmy, które zatrudniają do 20 osób i te przedsiębiorstwa mają tutaj obowiązki związane z uruchomieniem
uruchomieniem PPK, mianowicie do 23 kwietnia, a więc tak naprawdę bardzo niedużo czasu zostało na to, aby zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. I później, do 10 maja najpóźniej, należy zawrzeć umowę o prowadzenie w imieniu i na rzecz swoich pracowników, oczywiście tych, którzy wyrażą taką wolę. Natomiast w czym my pomagamy? Proszę Państwa, prowadzimy szkolenia bezpłatne w tym zakresie, zarówno dla osób, które zajmują się wdrażaniem tego programu, czyli osób z kadr, z płac, ale także dla pracowników, a tutaj podkreślam, dlaczego dla pracowników, dlatego że pracodawca, wysyłając swoich pracowników na takie szkolenie, po prostu spełnia tym ustawowe obowiązki informacyjne wobec swoich pracowników. My o wszystkich niezbędnych elementach tego programu na tych szkoleniach mówimy, no i pracownicy też po takim szkoleniu otrzymują certyfikat uczestnictwa, więc mają pełne potwierdzenie, że uczestniczyli w takim szkoleniu, a pracodawca jest spokojny o to, że pracownicy o tym programie wiedzą wszystko. Szkolenia bezpłatne, strona mojeppk.pl, oficjalna strona tego programu. Proszę Państwa, teraz oddam głos panom, którzy z ramienia BNP Paribas chcieli Państwu przedstawić, jak ten proces dotyczący rozliczenia wygląda w bankowości elektronicznej. Ja zostawiam tutaj Panów, zapraszam do prezentacji tego systemu. Dziękuję bardzo. Zaczniemy od systemu Business Planet, tak, czyli dla tego systemu, który jest systemem dedykowanym dla klientów MŚP i korporacyjnych oraz znacząca część klientów mikro, również banku BNP Paribas korzysta z tego systemu. No i zaczynamy tak naprawdę od ekranu głównego, ekranu rachunków. Wniosek o umorzenie subwencji znajdziecie Państwo dokładnie w tym samym miejscu, gdzie znajdował się wniosek o aplikowanie o subwencję, czyli wchodzimy w kafelek inne. Następnie zaznaczamy subwencja PFR. Zostaniemy przeniesieni na ekran z listą wniosków i tutaj zależnie od tego, w jakim statusie będzie ten wniosek, zobaczą Państwo dwie rzeczy. Jeśli będzie to predefinicja, która nie jest jeszcze możliwa do edycji, ona się tutaj znajdzie z numerem wniosku, również pod taką samą nazwą, ale wtedy w statusie nowy wniosek. Natomiast w rocznicę otrzymania środków, otrzymania subwencji, ten wniosek zmieni swój status i status będzie, tak jak tutaj widoczny, wniosek do podpisu. Wprowadziliśmy jeszcze dla Państwa jedno ułatwienie, to znaczy w momencie, kiedy taki wniosek predefiniowany pojawi się w systemie, wszelkie osoby, które będą uprawnione do jego wypełnienia, podpisania i wysłania, otrzymają od nas dedykowany komunikat. Podobnie jak w przypadku tarczy 1.0 czy tarczy 2.0, osoby, które taki wniosek będą mogły wypełnić i wysłać, będą to osoby posiadające uprawnienia do autoryzacji przelewów lub superużytkownicy. No dobrze. Klikamy we wniosek i zostajemy przeniesieni do jego szczegółów. Wniosek składa się z kilku sekcji. Pierwsza sekcja są to dane umowy subwencji, tu widzimy numer umowy subwencji, datę zawarcia umowy subwencji, kwotę przyznanej, ten klient nasz testowy dostał 2,3 miliona złotych i widzimy też tutaj te widełki, w jakich ten wniosek otwarty jest do edycji. Tak. Następnie mamy sekcję związaną z danymi firmy. Trzy pierwsze dane są walidowane przez banki, pochodzą z kartoteki banku, więc jeżeli Państwo zauważycie na przykład, że numer NIP lub numer REGON jest niezgodny, to prosimy o kontakt z bankiem. Pozostałe pola należy wypełnić KRS pod warunkiem, że jesteście Państwo podmiotem w KRS-ie zarejestrowanym. Pozostałe dane, adres e-mail i telefon kontaktowy są obligatoryjne i służą do kontaktu z PFR-em, więc ja to w tej chwili wypełnię danymi jakimiś przykładowymi. Pola są walidowane, więc nie można wpisać czegoś, co nie będzie miało na przykład struktury. Numeru e-mail, podobnie numer telefonu też jest daną walidowaną. Kolejna sekcja dotyczy danych osoby, która wypełnia ten wniosek, czyli jest osobą uprawnioną. Eksperci z PFR-u o tym już mówili,
że to oczywiście może być samodzielna reprezentacja lub pełnomocnictwo, ja zaznaczę samodzielną reprezentację. Natomiast tu mamy taką istotną różnicę w porównaniu do poprzednich tarcz, to znaczy po pierwsze nie dołączamy tu na przykład dokumentu pełnomocnictwa czy odpisu z KRS-u lub CEIDG, podobnie po złożeniu tego wniosku też nie ma takiego obowiązku. Więc działamy tylko i wyłącznie na Państwa oświadczeniu, więc wskazujemy, że jest to samodzielna reprezentacja i teraz ważny element, osoba, która wypełnia ten wniosek, musi podać tu swoje dane, swój numer identyfikacyjny pełnomocnika oraz na przykład w naszym przypadku numer PESEL. Jest to o tyle ważne, że jest to element jakby weryfikacji KYC przeprowadzany przez bank na rzecz PFR-u, czyli jeżeli tutaj podacie Państwa dane inne niż te, które o Państwu posiadamy w banku, system poinformuje o błędzie i poprosi o kontakt z bankiem. Tak, dla obywateli polskich będzie to zawsze PESEL i jego numer, może być dowód osobisty, numer dowodu. Najlepszym rozwiązaniem jest PESEL, bo on w naszych systemach jest obligatoryjny. Następnie imię i nazwisko osoby, która składa wniosek. Następnie mamy oświadczenia, ja o nich nie będę mówił, one zostały tutaj wcześniej też omówione, więc mamy oświadczenia obligatoryjne, mamy oświadczenia, które zaznaczają Państwo w takim przypadku, kiedy przedsiębiorstwo jest wielooddziałowe albo firma uległa przekształceniu. Mamy też dwa dodatkowe oświadczenia, które na wniosku mogą, ale nie muszą się pojawić. To jest środowisko testowe, w tej predefinicji akurat tak się zdarzyło, to też Pan Tomasz o tym mówił, że mamy firmę, która wnioskując o subwencję zaznaczyła, że zobowiązuje się do przeniesienia statusu rezydencji, więc pojawiło się dla niej takie oświadczenie. W zdecydowanej większości przypadków takiej sytuacji nie będzie. To jest to oświadczenie niżej, przepraszam. A to oświadczenie wyżej mówi o potwierdzeniu umocowania. Dobrze. Następnie najważniejsza część, czyli dane do wyliczenia kwoty subwencji. No i tu mamy tak naprawdę trzy sekcje. Pierwsze oświadczenie, no, że firma dalej prowadzi działalność, tak zwane przetrwanie, zaznaczam, że tak. Następnie mamy dane związane z zatrudnieniem. W tej predefinicji z PFR-u, jak Państwo widzicie, przyszło, że te wartości wynosiły odpowiednio 198, 92 i 78 po weryfikacji w ZUS-ie. Załóżmy, że tu się firma nie zgadza. No i stwierdza, że ona ma w tej chwili jednak 178,25 pracownika. Po takim potwierdzeniu w ZUS-ie oczywiście mogą Państwo to zmienić i te dane są możliwe do zmiany, co oznacza, że skala redukcji zatrudnienia wyniosła 0%, bo ten pracodawca zwiększył zatrudnienie. Strata gotówkowa na sprzedaży, no tutaj wpiszę coś zupełnie dowolnego. Następnie bardzo ważne oświadczenie. To oświadczenie może przyjść predefiniowane lub Państwo możecie je tutaj samodzielnie zmienić. Ono dotyczy tych firm, które prowadzą działalność w tej liście 54 kodów PKD, tych działalności najbardziej dotkniętych COVID-em. I załóżmy, że ten nasz testowy klient, który to w tej chwili wypełnia, taką działalność prowadzi, oznacza oświadczenie na tak. I załóżmy, że zajmuje się interligatorstwem i podobnymi usługami. Tu jest dedykowana lista tych 54 kodów PKD. Następnie musicie Państwo podać stratę, tak, za okres 3 kwartałów i 1 kwartału. Tu tak strata jest podana, wynosi 72%, nie będę je edytował. Załóżmy, że to są dane, z którym ja jako klient się zgadzam. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to jeszcze nie spowodowało, że kalkulator wyliczył, że mogę ubiegać się o 100% kwotę umorzenia, dlatego że nie oznaczyliśmy bardzo ważnego oświadczenia mówiącego o braku naruszenia zakazów i nakazów w związku z COVID-19. Jeżeli to odczekujemy na tak, to dopiero ten 20%, 25% wartość umorzenia związana z tą działalnością wybranych PKD zostanie w pełni zaktywizowana i dowiemy się, że możemy wnioskować o 100% umorzenia. Nie możemy zawnioskować o więcej niż 100%, możemy zawnioskować o mniej, natomiast no, pewnie większość z Państwa będzie wnioskować o kwotę maksymalną i ja też w tym przypadku tak zawnioskuję. W tym momencie przechodzę na ekran podsumowania. To są jeszcze raz podane wszystkie oświadczenia i dane, które Państwo podali. Jest możliwość się z nimi zapoznania. Podobnie mogą Państwo otworzyć sobie, to się za sekundkę pokaże, ja już to widzę, jakby projekt oświadczenia o rozliczeniu, czyli jak będzie wyglądała Państwa dyspozycja, czy tak naprawdę to oświadczenie będące integralną częścią umowy. Po zapoznaniu się z tym dokumentem muszą Państwo odklikać, że potwierdzają wszelkie podane tutaj dane i podpisać to oświadczenie o rozliczeniu przez posiadane przez Państwa
narzędzia autoryzacji. Czy to jest token SMS, token mobilny, karta kryptograficzna. To jest kwestia indywidualna danego użytkownika i potwierdzamy. Mam nadzieję, że się uda, bo to jest środowisko testowe. Nie zawsze się udaje. No niestety wniosku nie udało się podpisać. To spróbuję jeszcze szybko raz, bo to jest szybki proces. Jeżeli się za drugim razem nie uda, to już dalej nie będę próbować. O, status jest teraz poprawny. Nowy wniosek został wysłany, czyli zmienił on status na oczekuje na decyzję PFR. I tutaj proszę też zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną informację. Państwo z PFR-u o tym już mówili. To znaczy w przeciwieństwie do procesu wnioskowania o tarczę 1.0 i tarczę 2.0, kiedy te odpowiedzi z PFR-u były praktycznie natychmiastowe, to był jeden lub dwa dni robocze, w tej chwili mamy ten termin kilkunastodniowy na odpowiedź i jest on liczony nie od momentu, kiedy Państwo złożycie wniosek, tylko od momentu, kiedy jakby kończy swój bieg termin na złożenie tego wniosku. Czyli ten klient miał możliwość złożenia wniosku do 25 kwietnia, dzisiaj mamy 20, więc tak naprawdę ten termin kilkunastu dni będzie liczony dopiero od dnia 25. Tu macie Państwo szczegóły swojego wniosku oraz na dole, bo wiem, że o to były też pytania na poprzednim porannym dla mikroprzedsiębiorców szkoleniu. Na dole widzicie Państwo to oświadczenie o rozliczeniu już podpisane przez bank. Ja dziękuję i oddaję głos Bartkowi. Bartku, proszę. Bartku, jesteś z nami? Halo? Słychać cię, tak. Dobra, więc udostępnij ekran. Dobra, proszę powiedzieć, czy widać? Halo? Czy jest ładowanie? Okej, dobra, to proszę o informację. Teraz? Cały czas jest ładowanie, przynajmniej u mnie, nie wiem jak. Tak, ja też. Dobra. Dobra, teraz widzę, że widać. Tak, teraz jest już ok. A więc Paweł wspomniał z naszej strony wiele informacji odnośnie założeń programowych, dlatego na tym się nie będę skupiał, ale chciałbym poopowiedzieć Państwu, jak to wygląda od strony prezentacji, przede wszystkim dla klientów korzystających z Go Online. A więc, jak tu widzimy po prawej stronie, na prawym pasku bocznym jest banerek z możliwością wejścia do wniosku. Pojawia się on w momencie, kiedy taki wniosek jest przygotowany dla Państwa w określonym czasie. I tutaj widzimy dwie możliwości. Pierwszy przycisk, oznaczony jako więcej informacji, kieruje Państwa na stronę internetową, na której można zapoznać się z informacjami dotyczącymi procesu wnioskowania. A następnie, jeżeli są Państwo zapoznani, to można sobie przejść do złożenia oświadczenia. I takie banerki będą rozmieszczone w kilku miejscach w bankowości na profilu firmowym. A więc przechodząc sobie do wniosku. Pierwszy ekran prezentuje nam informacje odnośnie umowy, do której odnosi się wniosek. Mamy tam kilka szczegółów odnośnie, aby zorientować się jakby, jak wyglądała wcześniejsza umowa o subwencję. Natomiast kolejny ekran jest ekranem, na którym Państwo podają dane dotyczące firmy. Część danych jest zaciąganych z systemów banków, a więc nie trzeba ich wypełniać, należy jedynie zweryfikować, czy są poprawne i aktualne. Więc mamy miejsce na wprowadzenie kodu PKD prowadzonej działalności. Następnie mamy sekcję z danymi kontaktowymi. Są one także zaciągane z danych posiadanych przez systemy bankowe. I tutaj zwróciłbym uwagę przede wszystkim na pole z adresem e-mail. Są to dane na potrzeby kontaktu z PFR-em, jednak także
proces wnioskowania także wykorzystuje tę daną na potrzeby szybkiej komunikacji z klientem oraz informowaniem go, co następuje we wniosku. Następnie mamy sekcję oświadczeń. Poniżej długich, obszernych oświadczeń mamy także możliwość rozwinięcia sobie dodatkowych informacji, korekty predefiniowanych, przygotowanych domyślnych wartości, jeżeli potrzeba. W sytuacji, kiedy pojawią się dodatkowe pola, to prosimy o uzupełnienie. Dobrze. Następnie dane do wyliczenia kwoty umorzenia subwencji, również jest możliwa korekta. Danie straty gotówkowej na sprzedaży oraz wyliczona kwota umorzenia, jest możliwość modyfikacji i wyboru odpowiedniej dla Państwa kwoty. I na tym etapie się na chwilę zatrzymam. I tutaj strona informuje, że po przejściu dalej, po przejściu tej strony, wniosek zostanie przypisany do reprezentanta firmy aktualnie wypełniającego wniosek oraz będzie jedynie ta osoba będzie miała możliwość dokończenia i złożenia podpisu na tym oświadczeniu oraz będą widniały na dokumencie dane osobowe tej osoby. W każdej chwili oczywiście warto wspomnieć, że mamy możliwość powrotu, a także wyjścia bezpiecznego do bankowości internetowej, przejrzenia wniosku sobie jeszcze raz albo ewentualnie umożliwić wejście także innemu reprezentantowi, który podpisze tę umowę za nas, zamiast nas. I tutaj podobnie jak w Business Planet powinniśmy wybrać sposób umocowania do złożenia wniosku, podać dane takie jak imię, nazwisko, typ identyfikatora. Może to być PESEL, dowód osobisty, karta pobytu, ewentualnie paszport. Oraz dwa dodatkowe oświadczenia. I przechodzimy do niemalże ostatniego kroku, jakim jest zapoznanie się z dokumentem oświadczenia, który także prezentował Paweł. Klikając na ten przycisk oznaczony zieloną etykietką oświadczenie, mamy możliwość pobrania takiego dokumentu. I tutaj w tym momencie także mamy możliwość opuszczenia wniosku. Nie obawiamy się, że wygaśnie sesja w systemie bankowości elektronicznej, czy tudzież zamkniemy okno przeglądarki. W każdej chwili możemy sobie wrócić do wniosku i zaakceptować postanowienia oświadczenia. Następnie mamy ekran autoryzacji i tutaj autoryzacja odbywa się zgodnie z metodą wybraną przez Państwa w bankowości internetowej oraz otrzymujemy ekran informujący nas o tym, że dyspozycja została przyjęta, wniosek będzie przekazany do organu decyzyjnego, jakim jest PFR. I tutaj o czym warto wspomnieć, że historia dyspozycji, czyli tego wniosku, widoczna będzie w bankowości internetowej w zakładce usługi, czyli tej, z której tutaj wchodziliśmy, i w sekcji historia wniosków będzie wyświetlona pozycja z tym wnioskiem oraz podpięte dokumenty, więc w każdym momencie będzie można sobie ten dokument pobrać, obejrzeć, jeszcze raz się z nim zapoznać lub ewentualnie wykorzystać w jakimś innym celu, a wszelkie informacje dotyczące dalszego przetwarzania wniosku czy otrzymanej decyzji także pojawią się za pośrednictwem wiadomości e-mail. I to z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy teraz do części związanej z pytaniami. Tak jak na wstępie mówiliśmy, czat będzie moderowany ze względu na dużą liczbę uczestników. Też od razu Państwa prosimy o cierpliwość i o to, że od razu informujemy, że na wszystkie pytania nie jesteśmy w stanie Państwu odpowiedzieć. Pierwsze pytanie powiedziałabym, że jest do przedstawicieli banku.
Nie wiem, czy jeszcze tutaj mamy panów. Jakie narzędzia będą dostępne do autoryzowania podpisu przy składaniu wniosku dotyczącego rozliczenia subwencji? Czy będzie możliwość przez profil zaufany? Ja myślę, że to jest błędne troszeczkę pytanie, ponieważ wniosek o rozliczenie składany z bankowości elektronicznej. I to są narzędzia takie, jakim dany klient, jak tutaj pani Joanna pyta, posługuje się normalnie bankowości elektronicznej, czy jest to albo SMS, albo token mobilny, albo karta kryptograficzna. Profil zaufany to był no, jednym z możliwości podpisywania oświadczeń lub pełnomocnictw do tarczy pierwszej lub tarczy drugiej, natomiast tu żadnych dodatkowych dokumentów nie składamy. To jest tylko wniosek elektroniczny podpisywany w ramach bankowości elektronicznej, takim narzędziem, jaki dany użytkownik na co dzień korzysta. Tak, i ma to zastosowanie do obydwu systemów. To bardzo panom dziękujemy w takim razie za odpowiedź i mamy pytanie kolejne. Pani Emilia, czy wydawanie kwoty subwencji na pokrycie kosztu działalności gospodarczej należy uwzględnić w kwocie netto czy w kwocie brutto faktury w przypadku firmy, która ma możliwość odliczania VAT? Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku kontroli wydatkowanej kwoty? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, to są dwie różne rzeczy, wydatkowanie a rozliczenie. I tutaj na to bym chciała zwrócić uwagę, bo my jak wydatkujemy pieniądze, to wydatkujemy na wszystko, co nie jest zabronione. Tak? Ja mogę pokryć pełną kwotę i tak dalej, ale na etapie rozliczenia tej kwoty, to jak określam już stratę gotówkową, no to bazuje na danych, które są w rachunku zysków i strat. Czyli chcę powiedzieć jedną rzecz. Wydatkowanie jest czym innym niż rozliczenie. Wydatkować mogę na to, co nie jest zabronione, a już na etapie rozliczenia rozliczam to według zasad rachunkowości, więc biorę dane z rachunku zysków i strat do liczenia straty gotówkowej na sprzedaży. Jak jestem na KPIR-ce, no to kwotę wykazanej straty w księdze przychodów i rozchodów. Pani Aneta pyta, czy osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia zgłoszone do ZUS z kodem 0411 do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego wlicza się do stanu zatrudnienia? Tak jak najbardziej są wliczane. Tytuł, czy dobrowolny, czy obowiązkowy nie ma znaczenia, natomiast oczywiście ma znaczenie, że są to ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pani Anna, w jaki sposób się dowiem, że moje pełnomocnictwo jest nieprawidłowe? Rozumiem, że pytamy o pełnomocnictwo, które jest należało dostarczyć do banku w związku z wnioskiem o staranie się o subwencję, czyli nie mówimy o tym pełnomocnictwie ewentualnym do rozliczenia, tak, tylko o pełnomocnictwie, które należało dostarczyć. No taką informację powinna pani otrzymać z banku. Pan Michał, czy zaległość z tytułu opóźnienia płatności do ZUS może mieć wpływ na umorzenie subwencji? Panie Michale, uspokajam, nie ma żadnego wpływu. Ja może jeszcze dopowiem na pytanie pani Anny, bo zgodnie z założeniem procesu, jeśli pani nie dostała informacji zwrotnej, to jest ono poprawnie. Tak, banki informują klientów, kiedy pełnomocnictwo lub dokument jest niepoprawne. W przypadku takim, kiedy jest to poprawne, to nie musimy informować. Oczywiście na zasadzie dobrego kontaktu doradca mógł się z panią skontaktować, natomiast w każdym przypadku, kiedy było ono niepoprawne, to na pewno się kontaktowaliśmy. Więc jeżeli nie było takiego kontaktu, proszę być spokojny. Dziękujemy za uzupełnienie i uspokojenie państwa też. Tak, czyli brak informacji to jest dobra informacja, tak, jednym słowem. Pani Edyta, utrzymaliśmy stan zatrudnienia co do osoby, z nikim się nie rozstaliśmy, a nawet mamy dodatkowe umowy zlecenia. Niestety w okresie 5 miesięcy na podstawie porozumienia z pracownikami obniżony był wymiar czasu pracy o 20%. Przeliczając średnie zatrudnienie za 12 miesięcy na pełne etaty wychodzi nam spadek zatrudnienia, którego nie ma. Dodam, że od marca 2020 jesteśmy cały czas branżą zamkniętą i nie wolno nam wykonywać działalności, czyli będziemy musieli zwrócić tą część w związku ze spadkiem wskaźnika. To tak naprawdę nie wiemy, czy Państwo, jeżeli jesteście zamknięci, czy jesteście jedną z tych branż, która jest objęta kodem, który uprawnia do 100% umorzenia. Tutaj na to pytanie tutaj nie znamy odpowiedzi. Jeżeli jesteście Państwo branżą i macie odnotowany spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 30%, czyli macie prawo do 100% umorzenia, to nie ma znaczenia tak naprawdę wtedy zatrudnienie. Natomiast jeżeli nie jesteście tą firmą, która ma prawo do 100% umorzenia, to obniżenie tego wymiaru czasu pracy ma wpływ. Tylko zwracam uwagę jeszcze na to, co pani tutaj napisała, że nie rozstaliśmy się, a nawet zawarliśmy dodatkowe umowy. Więc jeżeli z tymi na umowę o pracę państwo obniżyli wymiar czasu pracy, no to trzeba liczyć według obniżonego. Ale jeżeli dotrudnili państwo innych na zlecenie, to proszę zwrócić uwagę, że bierzemy również do liczenia tego średniego stanu osoby na zlecenie i je liczymy jako jeden. W związku z tym odpowiadając, nie wiemy, czy
jeżeli nie są Państwo uprawnieni do 100% umorzenia, to wtedy istotny jest ten wymiar czasu pracy i liczenie redukcji zatrudnienia. Tych, których mamy zatrudnionych na 0,8 etatu, liczymy jako 0,8 etatu, ale dodajemy do tego również umowy zlecenia. Pani Sylwia pyta, kod 0411, umowa zlecenia z samym zdrowotnym, jak liczymy? Nie liczymy takiej osoby do stanu zatrudnienia. Pani Anna, czy spłata subwencji będzie automatyczna, czyli pobierana z rachunku bieżącego, czy spółka będzie musiała składać co miesiąc dyspozycję spłaty? No to jest znowu pytanie bardziej do panów tutaj z banku. Tak, ja odpowiem. Obowiązek spłaty subwencji ciąży na beneficjencie i my jako bank nie mamy takiego umocowania, żebyśmy mogli jakby państwa środkami dysponować, więc za każdym razem musi to być przelew lub może to być również zlecenie stałe, przelew z przyszłą datą, natomiast to jakby akcja pozostaje po stronie klienta. Pani Emelia pyta, czy aby subwencja była umorzona w 100%, PKD ma być główne czy pozostałe? Nie ma wymogu, Pani Emelio, aby PKD było kodem głównym, więc mogą być również, może być również w sekcji pozostałe. Ale trzeba rzeczywiście tą działalność wykonywać i to bardzo podkreślamy, prawda, że, tak, tak. Że to jest bardzo to ważne. To musi być istotna część działalności. Mm-hmm. No i w sumie pytanie bardzo podobne do tego, które było, że spółka zawarła porozumienie, obniżyła wymiar czasu pracy na 3 miesiące do 0,8 etatu, bo miała dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Czy do liczenia średniej liczymy 0,8 za te 3 miesiące? Dokładnie tak jak pan tu napisał. Za te 3 miesiące policzy pan 0,8. Pani Monika pyta, co z dotacjami przy wyliczaniu straty gotówkowej ze sprzedaży, czy należy je uwzględniać w przychodzie? Tu mamy. To znaczy, to może ja powiem po prostu, no. Bo proszę Państwa, my mamy podaną konkretną definicję straty i ona wynika z rachunku zysków i strat. Jeżeli chodzi o dotacje, no to kiedy one stanowią przychód w rachunku zysków i strat? No sama dotacja, dopóki nie będzie umorzona, czy tam nasza nie stanowi przychodu, więc muszą Państwo to zrobić zgodnie z zasadami rachunkowości i wziąć pod uwagę swój rachunek zysków i strat. Bo tutaj też jest pytanie, czy pani Monika jest na pełnej księgowości, więc to też tego nie wiemy. Ale jeżeli pani prowadzi księgi, ma bilans, ma rachunek zysków i strat, no to trzeba to zrobić zgodnie z zasadami ogólnie obowiązującymi. Nie każdy wpływ, nie każdy, tak, ani kredytu pani nie zaliczy w przychód, tak, no bo to wpływ nie jest przychodem w rachunku zysków i strat. Także to jest istotne, żebyśmy wiedzieli, co jest przychodem. Pani Agnieszka pyta, jak powinnam liczyć pracownika, gdy najpierw jest zatrudniony na umowę zlecenie, na przykład 10 dni w danym miesiącu, po czym zatrudniam go na umowę o pracę. Pani Agnieszko, liczy się stan na koniec miesiąca i wtedy weryfikujemy, czy ta osoba jest zatrudniona na zlecenie, czy na umowę o pracę. Proszę pamiętać, że w przypadku umów o pracę przeliczamy na pełny wymiar czasu pracy, w przypadku umów zleceń będzie to jako jeden, przy czym nie sumujemy, od razu uprzedzę pewne pytania, które mogą się pojawić, nie sumujemy umów zleceń z umowami o pracę, czyli jeżeli mamy pracownika, który jest zatrudniony na etacie, pełny etat i jeszcze ma umowę zlecenie, to nie liczymy go jako dwa, tylko jako jeden do stanu zatrudnienia. Pani Anna, czy 29 dni urlopu bezpłatnego to wspomniany miesiąc? Czy liczę takiego pracownika do stanu zatrudnienia? To jest tak, miesiąc kalendarzowy to miesiąc kalendarzowy. Czyli jeżeli przez cały miesiąc kalendarzowy, bo ja nie wiem, czy te dwa dni pracował, nie wiem, czy miesiąc miał 29 dni, 30 czy 31, jeżeli miał 31 i ktoś przez dwa dni pracował rzeczywiście, no to będzie go pani liczyć do stanu zatrudnienia, a jeżeli on nie pracował przez cały miesiąc, był cały miesiąc na bezpłatnym, to nie będzie liczony do stanu zatrudnienia. Pani Iwona pyta, jeśli pracownik był zatrudniony przez tydzień, na przykład od 10 do 17 maja, to czy uwzględniamy go w zatrudnieniu? No, wykażemy go, że na koniec miesiąca nie pracował, a więc nie będzie go można wykazać do zatrudnienia. No i tutaj pytanie do panów z banku, od pani Moniki. Czy mogę wypełnić całe rozliczenie? Mam możliwość podpisywania przelewów, zapisania, ale żeby podpisał właściciel firmy. Dotyczy Planety. Tak. I taka możliwość istnieje, tak jak wcześniej, czyli można wniosek przez jedną osobę przygotować, a druga osoba może go podpisać. Jaka jest wartość odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie raty?
Nie pamiętam teraz, jakie są odsetki ustawowe. Alina, pamiętasz, jaki to jest? 56% bodajże, z tego co ja pamiętam. Zaraz, zaraz sprawdzimy, bo to jest ogólnie, tak, ogólnie dostępne informacje w Google'ach. Też bym musiała teraz sprawdzić. Też dawno tym się nie zajmowałam. Mhm. Pani Irena pyta, czy mając jeden z 54 kodów PKD i braku spadków obrotów o minimum 30%, utrzymując inne warunki, istnieje możliwość zatrzymania w 100% subwencji? No niestety, pani Ireno, trzeba spełnić wszystkie te warunki łącznie, o których mówiłem, czyli te 30% tutaj spadku również musi być wykazane. Mhm. Czy jeśli nie mamy skumulowanej straty, a mamy zysk, to czy w formularzu rozliczenia wpisujemy zero, czy kwotę zysku? Wpisują Państwo zero, bo gdyby Państwo wpisali tą kwotę, to by była to potraktowana jako strata. Strata nie może być ujemna, tak? To są wartości bezwzględne. Tak? A to jest bardzo ważne pytanie, przepraszam, ja o tym powiem, bo o to sporo klientów pyta, więc fajnie, że ono wybrzmiało. Tak, tak, to tak, czyli jednym słowem, proszę Państwa, jeżeli jest zysk, to zostawiamy zero. Jeżeli jest strata, to wpisujemy stratę nie z minusem, tylko w tej wartości, jak Pan mówi, bezwzględnej. Mhm. Tak. Pan Paweł, w otrzymanych materiałach szkoleniowych w zeszłym roku była informacja, że do liczby pracowników nie wlicza się właściciela. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Dwóch udziałowców jest zatrudnionych na umowę o pracę. Czy te osoby powinny być brane pod uwagę do wyliczenia średniej pracowników? Panie Pawle, jak najbardziej w takiej sytuacji te właściciele są traktowani jako pracownicy. Te warunki, o których mówiliśmy, one są wymienione na slajdzie. Proszę zweryfikować kody, z jakimi są zgłoszeni do ZUS-u i jeżeli są one takie, jak tam wymienione, to oczywiście zaliczamy do średniej zatrudnienia. Pani Martyna, jak wyliczyć skumulowaną stratę gotówkową dla księgi przychodów i rozchodów, tak jak dla ryczałtu? Nie tak jak dla ryczałtu. Dla księgi przychodów i rozchodów jest to kwota wykazanej straty, czyli bierze Pani księgę przychodów i rozchodów, ma Pani wynik, czyli wykazaną stratę z poszczególnych 12 miesięcy Pani to kumuluje. Jeżeli był zysk, to oczywiście ten, załóżmy, że miałam 100 tysięcy straty, a w następnym miesiącu 50 tysięcy zysku, no to po dwóch miesiącach skumulowana strata to jest 50 tysięcy, tak? I to robi Pani przez te 12 miesięcy. Moja firma w momencie podpisywania umowy zatrudniała 5 osób, więc jako mikro obecnie zatrudniamy ponad 10 osób. Jak powinnam się rozliczyć jako mikro czy MSP? Pani Marto, jeżeli otrzymała Pani subwencję jako mikro, rozlicza się Pani jako mikro. Zmiana statusu w trakcie nie wpływa na sposób rozliczenia tej subwencji. To nie będzie nawet możliwe, bo wniosek jest predefiniowany dla Państwa, tak jak Państwo go złożyli, to taki wniosek się Państwu pojawi, to może też to. Pani Agnieszka, czy jeśli firma uzyskała subwencję 2.0, to najpierw rozliczamy 1.0, a potem 2.0? To znaczy tak, z rozliczeniem 2.0 proszę jeszcze poczekać. Tak. Na tym etapie mówimy o rozliczeniu 1.0, 2.0 dopiero co były udzielane, także to przynajmniej tak mi się wydaje, że to niedawno. Proszę Państwa, jeżeli dostaliście Państwo subwencję 2.0, to wskazuje to na to, że spełniacie warunki do umorzenia subwencji 1.0, więc rozliczamy subwencję 1.0. W predefinicji powinna mieć Pani w tym momencie 100% umorzenia. Chociaż powiem, że technicznie będzie możliwe, bo mamy takich klientów, którzy bardzo późno wnioskowali o subwencję, że te daty mogą tak zajść, że pierwsze będzie umorzenie subwencji 2.0. To byłby bardzo specyficzny przypadek, tak? Ale to jakby wynika z dat, w których klienci te wnioski składali. Jest to możliwe, tak? Nawet Tak, bo w ramach postępowań wyjaśniających ostatni klienci dostali niemożliwość wnioskowania subwencji 1.0 z końcem roku, co oznacza, że ich 12-miesięczny minie na przykład w grudniu 2021, a termin rozliczenia, jak pamiętam, subwencji 2.0 to jest październik, więc aha, w bardzo szczególnym przypadku jest to możliwe, natomiast no to zawsze będzie to zależy od konkretnego przypadku, chociaż w zdecydowanym większości przypadków najpierw będzie 1, potem będzie. Dobrze, to ja jeszcze, to jeszcze może jedna od razu tutaj kwestia, że gdyby było tak, to też, bo to się też pojawiają takie pytania, że ktoś dostał subwencję 1.0, potem w wyniku odwołania dostał na przykład jakąś część środków, to liczymy od tej pierwszej daty, ale to, o czym Pan teraz mówi, to jest na przykład taka sytuacja, że ktoś nie dostał w ogóle i w wyniku postępowania dostaje bardzo późno po raz pierwszy wypłacaną. To są incydentalne przypadki, ale takie przypadki są. Są. Dobrze. Czy do średniego stanu zatrudnienia, tu pani Elżbieta pyta, na 30 czerwca 2019
i 31 grudnia 2019 wliczamy umowy zlecenia oraz osobę współpracującą z kodem 0511 w spółce jawnej. Pani Elżbieto, jak najbardziej wliczamy wszystkie te zgodnie z tym, co podawała Alina w ramach definicji osób zatrudnionych. One też są wliczane do średniej. Tak. I tą prezentację panu udostępnimy, będzie można to sobie zweryfikować jeszcze, także proszę być spokojnym. Czy liczba zatrudnionych na koniec danego miesiąca jest pobrana z ZUS z deklaracji za dany miesiąc? Liczba jest pobrana z ZUS-u. Pani Iwona pyta, w którym dniu miesiąca następuje stała spłata. Ten harmonogram Państwo otrzymacie, tam będzie szczegółowa informacja, do kiedy trzeba spłacić. Z tego co wiemy, do 25 dnia danego miesiąca należy dokonać spłaty raty subwencji. Tak, ja może tylko dopowiem, że jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy, to będzie kolejny dzień roboczy, a tak jak Pan powiedział, każdy klient dostanie każdą konkretną ratę z każdym konkretnym terminem. Więc będzie to dzień 25 lub każdy kolejny roboczy, ale wraz z decyzją przekazujemy klientom szczegółowy harmonogram spłat. Pracownik zatrudniony na pół etatu. Jak liczyć do zatrudnienia umowę o pracę? No, jako pół. Czy w oświadczeniu z PFR ilość zatrudnionych pracowników będzie wypełniona? Tak, w predefinicji będzie informacja o tym tej średniej do tej części umorzenia. I jeżeli pan się nie będzie z tym zgadzał, to tak jak mówiłem, trzeba będzie to zedytować, zmienić. Pani Anna, czy trzeba płacić podatek dochodowy od umorzonej kwoty? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tak. Ale wiemy, że trwają rozmowy Polskiego Funduszu Rozwoju z Ministerstwem Finansów i jeżeli okazałoby się, że przepisy będą dla Państwa korzystniejsze, czyli byłoby to zwolnione, to kwota umorzona z podatku, no to o tym będziecie Państwo informowani. Takie komunikaty będą wtedy też dostępne na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Pan Marian, wyliczenie redukcji zatrudnienia jest niekorzystne w przypadku sezonowości zatrudnienia. Przykład, odniesienie średniej zatrudnienia z 12 miesięcy do średniej z 2 miesięcy. Panie Marianie, to jest tak, takie są zasady regulaminu i tutaj niestety nie mamy na to wpływu. Porównujemy średnią z tego okresu do średniej z 30 czerwca 2019 i 31 grudnia 2019 i do tego odnosimy tą redukcję. No, nie mamy wpływu na to, jak jest regulamin skonstruowany. Pani Wioletta, czy otrzymanie subwencji PFR dwójki automatycznie oznacza możliwość umorzenia 100%? Jeżeli ktoś dostał subwencję w ramach tarczy 2.0, to znaczy, że spełnia te cztery kryteria do tego, żeby mieć umorzoną z tarczy 1. To znaczy miał 30% spadek, prowadzi działalność pod jednym z tych kodów, oświadczył, że nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia pomocowego i przetrwał, kontynuował działalność, czyli no, to oznacza i tak powinien być skonstruowany ten predefiniowany formularz wtedy. Oczywiście, jeżeli na przykład Państwo uważacie, że tak naprawdę nie są spełnione te warunki do 100%, to możecie to zmienić, to myślę, że to będzie rzadki przypadek, natomiast tak, jeżeli dostałem dwójkę, to znaczy, że spełniłem warunki do umorzenia tarczy 1.0. Pan Leszek pyta, czy w dokumencie rozliczeniowym udostępnionym przez bank będą wszystkie rubryki wypełnione, czy trzeba wyliczać je samemu oprócz danych osoby, która wypełnia wniosek. Panie Leszku, część danych będzie wypełniona w tym oświadczeniu, to będzie ta predefinicja, którą przygotuje PFR. Proszę zwrócić uwagę, że dane dotyczące straty, no będzie tam zero, więc te dane trzeba będzie wypełnić, tych danych PFR tutaj nie uzupełni i te dane trzeba samodzielnie wypełnić, natomiast wszelkie inne dane będą już w tej predefinicji umieszczone, więc trzeba będzie zweryfikować, czy one się zgadzają ze stanem faktycznym, czy też nie. Jeżeli nie, no to trzeba będzie je przeedytować. Nic nie trzeba wyliczać, może tylko dopodam, że nawet jeżeli Państwo podacie, to tam są mechanizmy zaprojektowane przez PFR, które odpowiednie spadki lub kwoty automatycznie wyliczają, tak? Więc tutaj na kartce papieru nie muszą Państwo notować, bo mechanizm to obsługuje. Pani Ewa, jaki jest termin na złożenie oświadczenia? Czy bank mnie o tym poinformuje? Jeżeli chodzi o termin na złożenie oświadczenia, to pierwszy dzień, w którym
formularz oświadczenia o rozliczeniu staje się dla Pani edytowalny, czyli Pani może edytować te dane i podpisywać ten formularz, to jest rocznica po tym dniu, w którym wypłacona została subwencja. Czyli jeżeli na przykład subwencja byłaby Pani wypłacona 18 maja, to pierwszym dniem, w którym ten formularz stanie się edytowalny, to będzie 18 maja tego roku. I 10 dni roboczych ma Pani na to, żeby podpisać to oświadczenie, uzupełnić je. Czyli gdyby to było 18 maja tym pierwszym dniem, nie będzie on liczony, policzymy kolejne 10 dni roboczych i okaże się, że czas minie 1 czerwca. To zależy od konkretnej sytuacji i konkretnego dnia. Natomiast czy bank będzie informował, to tutaj pytanie do banku. To ja zacznę. W systemie Business Planet, tak jak wspominałem, będzie na ekranie powitalnym taka informacja dla użytkowników pracujących w kontekście klienta się pojawiać. No oczywiście klient musi najpierw zalogować do systemu, żeby taką informację dostać, ale taką informację będziemy wystawiać, że wniosek się pojawił, a Bartku, powiedziałbyś, jak to wygląda w Go Online. Tak, w systemie Go Online również po zalogowaniu się do bankowości oraz do przełączaniu na profil firmowy będzie w zasadzie na większości głównych zakładek taka informacja. Bardzo duży, czytelny baner, tak jak przedstawiałem na prezentacji. Pani Izabela pyta, czy w formularzu rozliczenia wartości z JPK VAT-M zostaną zaciągnięte z systemu? Alina? Tak, coś? Tak, te wszystkie dane, tak. Te dane są akurat dostępne, tak, to są dane z Urzędu Skarbowego, będą zaciągnięte z systemu przez PFR. Pan Krzysztof, czy spadek obrotów 30% dotyczy PKD, które mają 100% umorzenia, czy ogółu, sumu obrotów? Dotyczy ogółu, proszę pana, bo my musimy oświadczyć, że prowadzimy działalność pod tym PKD, ale te dane, które są w systemach, one dotyczą całości naszej działalności, nie są podzielone na poszczególne kody. Dotyczy ogółu. Pani Agnieszka pyta, to już będzie, proszę Państwa, ostatnie pytanie ze względu na czas. Czy osoba na umowę zlecenie jest traktowana jako etat? Oczywiście pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych traktujemy jako jeden etat, niezależnie od czasu pracy takiej osoby, więc tutaj tak przyjmujemy do rozliczenia. No i to jest, proszę Państwa, dzisiaj wszystko. Tak jak obiecaliśmy, jeszcze Państwu udostępnimy prezentację do pobrania. Już ją Państwu tutaj udostępnię. Momencik. Tak, o, widzę, że ktoś nam tu pomaga. Tle. Tak, tle. Mamy tutaj dobre duszki. Proszę pobrać tam wszystkie informacje i te linki, o których mówiliśmy, są zaimplementowane, można bezpośrednio pewne rzeczy sobie ściągnąć. Dziękujemy Państwu dzisiaj bardzo serdecznie za udział w tym webinarium. Dziękujemy Panom z BNP Paribas za to wsparcie, za pokazanie tego całego procesu od strony bankowej, jak on wygląda. Jest naprawdę prosty, myślę, że tu będzie bardzo łatwo rozliczyć tą subwencję. No i życzymy oczywiście jak największych kwot umorzonych Państwu w ramach subwencji. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia.